I cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do samolotu Embraer, czyli do E-Jet Family. To są samoloty pobrane z GitHuba, to nie jest samolot dostępny w repozytorium Flight Geara. Także tutaj macie URL-a, skąd możecie sobie pobrać ten samolot. Ja to już pokazywałem też w poprzednim odcinku, jak instalować samoloty. Pokazywałem ten samolot i też lataliśmy już sobie tym samolotem jeszcze tam w poprzednich odcinkach. Ale dzisiaj wracam do tego samolotu z powodu tutaj aktualizacji, jakie się wydarzyły, a szczególnie jednej z opcji. Ale najpierw sobie wróćmy do kokpitu. Tutaj w menu pojawiła się opcja Configurations. A w niej mamy coś takiego jak Electronic Flight Bag, czyli taka elektroniczna torba pilota, coś takiego, czy lotnicza. Tak to można w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć. I najpierw musimy to sobie włączyć, tutaj Enable i voilà, pokazuje nam się taki tablecik, no coś właśnie taki tablecik, w którym możemy sobie wyświetlać przeróżne informacje, zwłaszcza mapy lotnicze, tak, jakieś tam pomoce nawigacyjne i tak dalej. Tu nawet specjalnie dla tego widoku zrobiono tak kamerę. Electronic Flight Bag się nazywa, więc można tutaj się też przełączyć klawiszem V na ten widok. I też ten tablecik jest z drugiej strony, po stronie pierwszego oficera. No i można powiedzieć super, hura, zobaczmy sobie, co to w sobie zawiera, więc klikamy Flight Bag. No i cóż, i dostajemy error, tak? Zawiera to w sobie error. Można powiedzieć, że znowu coś nie działa, znowu coś sknocili, ale tym razem nie. To jest działanie jak najbardziej zamierzone. Mamy nawet tutaj tak pytanie, czyli upewnij się, czy masz tak uruchomiony kompanion, czyli taką powiedzmy aplikację kompana, który nam tutaj akompaniuje i pomaga właśnie tutaj w obsługiwaniu tego flight baga. No niestety pod tym URL-em zapewne domyślnie nikt nie ma nic skonfigurowane, tak? To jest HTTP localhost pod portem 7675 i ten URL właśnie konfigurujemy sobie też w tym tutaj okienku. No i niestety jest to pewien minus, że musimy tutaj sami sobie wystawić pewien serwer, który będzie pracował pod pewnym adresem URL, który sobie tutaj podajemy i dopiero wtedy też umieszczając tam prawidłowo skonfigurowane i ustawione pliki, dopiero wtedy tutaj będziemy mogli sobie coś wyświetlać i właśnie w tym odcinku to sobie zrobimy. Niestety właśnie minus jest taki, że potrzebujemy serwer. To może brzmieć przerażająco na początek, jak to serwer, mam mieć osobny komputer jako serwer czy coś takiego, no nie. Na szczęście nie, wystarczy mieć hosting. Może to być nawet hosting darmowy, jest wiele darmowych hostingów, można sobie poszukać, nie wiem, darmowy hosting. Tutaj też zwróćcie uwagę na wielkość, tak, pojemność dysku tego hostingu, bo jak dostaniecie 10 MB, to może to być zbyt małe na trzymanie tam zwłaszcza plików graficznych, bo przeważnie będziemy sobie na przykład umieszczali pliki graficzne do wyświetlenia jako mapy, więc no, zwróćcie uwagę na wielkość, tutaj parę giga już na pewno wystarczy, ale na przykład jakieś tam 10 MB może być za mało. Możecie też mieć wykupiony hosting, jeżeli już macie, to nie ma problemu. No i wtedy, jeżeli macie swój hosting wykupiony jakiś tam, czy jakiś tam darmowy, to oczywiście tutaj zamiast tego URL-a localhost podajecie po prostu no, ścieżkę, znaczy adres URL waszej domeny i tak dalej, tak, pod którym macie ten tam hosting zapewniony, tak, jakieś tam, nie wiem, moja domena.pl na przykład, tak, i tutaj jeszcze pewnie jakiś katalog sobie stworzycie i go sobie jakoś tam nazwiecie. I to jest hosting, jest o tyle dobrą opcją, że to działa przez internet, czyli działa niezależnie od waszego komputera. Możecie wtedy Flight Geara uruchomić na dowolnym komputerze czy na dowolnym systemie operacyjnym i tutaj wpisujecie ten URL i to zawsze będzie wam działać, nieważne z jakiej instancji Flight Geara korzystacie. Ja na przykład latam na Linuxie, na Windowsie i wtedy dla mnie taka opcja z hostingu jest najlepsza. Ale na przykład też możecie użyć localhosta, nie musicie mieć żadnego zewnętrznego hostingu zapewnionego. Localhost. Z tym, że żeby to działało wam właśnie na localhost, czyli na waszym komputerze, to potrzebujecie zainstalować aplikację serwerową, która będzie wam tutaj obsługiwała ten localhost. Ja na przykład tutaj polecam Xampa, żeby sobie zainstalować na Windowsie. Ja tutaj będę to instalował na Windowsie, więc zainstalujemy sobie tego Xampa.
Mamy też wersję na Linuxa i na macOSa. macOSów nie mam, więc nie wiem, jak to tam działa, ale pewnie bardzo podobnie i pewnie tak samo. Na Linuxie troszkę nie ma sensu instalować XAMPP-a, dlatego że XAMPP sam w sobie no, po prostu emuluje nam Linuxa, bo tam instaluje aplikacje Linuxowe, które bez problemu zainstalujecie po prostu z poziomu Linuxa. Wystarczy to zainstalować Apache 2, żeby to działało i no i tyle, tak? Więc, ale jak chcecie, też możecie tutaj z XAMPP-em się na Linuxa ładować. No ale ja tu sobie pobiorę XAMPP-a dla Windowsa, zapisujemy. I czekamy, aż nam się to pobierze. Jest pobrane, więc odpalam bezpośrednio. I instalujemy. Tutaj mamy ostrzeżenie, że tak używam User Account Control, co uniemożliwi XAMPP-owi zapis jakichś plików własnych do Program Files. Więc nie instalujmy XAMPP-a do Program Files, po prostu zainstalujmy go sobie na C bezpośrednio i chyba nawet domyślnie tak tutaj ten instalator nam zrobi. Tutaj Next. No i teraz ważne, co instalujemy. A co instalujemy? W zasadzie tylko potrzebujemy Apache, więc wszystko inne możemy usunąć. Oczywiście, jeżeli tworzycie strony internetowe, chcecie robić strony internetowe, to pewnie już to robicie i pewnie może już macie XAMPP-a. Wtedy też potrzebujecie na przykład MySQL-a, potrzebujecie też na pewno PHP MyAdmin, żeby się dobrać do bazy danych, ale tutaj na potrzeby FlightGeara nic z tych rzeczy nie potrzebujemy. Tu nawet PHP nie jest potrzebny, ale tego nawet nie da się odznaczyć, więc zostawmy sobie tylko Apache i PHP. Next. No i ścieżka, gdzie instalować, na C XAMPP domyślnie jest dobrze. Języki, jest tylko angielski, niemiecki, angielski będzie dobrze. Tutaj mamy coś, learn more, nie chcę się niczego uczyć. I next. No i instalujemy. No i jeszcze mamy ostatni krok, czy chcemy uruchomić control panel, czyli w zasadzie taki panel kontrolny do naszego XAMPP-a. Ja na razie sobie to odznaczę, dlatego że ten control panel musi się uruchomić sprawami administratora i tam sobie to ustawimy, a poza tym sobie zobaczycie, jak uruchomić taki control panel później, kiedy już będziecie po instalacji. Także dajemy finish. Idziemy sobie teraz do naszego dysku C i tu mamy XAMPP. Wchodzimy w ten katalog. Tu mamy XAMPP control. Dajmy sobie właściwości, upewnijmy się, czy jest, nie wiem, jest właśnie uruchom ten program jako administrator. OK. Tu mam jeszcze szybkie starty i stopy, ale na początek polecam używanie tego control. Otwiera się taki panel i wystarczy teraz wystartować Apache. I nasz serwer lokalnie już jest postawiony, ale oczywiście to nie wszystko, bo serwer jest oczywiście, ale tutaj Flightbug dalej nie będzie nam działał. No bo oczywiście musimy teraz dostarczyć pliki, które tutaj Flightbug będzie pobierał z naszego serwera. Więc wracamy do naszego katalogu, do XAMPP, CXAMPP i tu idziemy w katalog htdocs. htdocs to jest taki główny katalog localhost, to znaczy, że teraz localhost slash tutaj w tej konfiguracji będzie próbował otwierać plik index, jakikolwiek się tu znajduje. Tu się znajduje index.php, więc będzie próbował odczytać ten plik. Tu jeszcze w zasadzie, o, po odświeżeniu dostajemy już inny błąd, tak, że właśnie on już ten indeks tam PHP odczytał, no ale oczywiście tutaj nie może znaleźć pewnych informacji, które są mu potrzebne. Dlatego my tu sobie zrobimy własną strukturę katalogów. Ja tu sobie stworzę katalog FGFS. Możecie sobie nazwać jak chcecie te katalogi. No a dla mnie Flight Simulator będzie tutaj wiadomo, o co chodzi, a nazwa jest też dosyć krótka, bo później tą nazwę będziemy musieli tutaj przepisać, więc im krótsza to też, tym lepiej. Tu sobie jeszcze zrobię katalog Electronic Flight Bug i takie coś. No i w środku domyślnie musi być jakiś indeks, tak żeby nasz Apache server tutaj otworzył ten plik z domysłu i to będzie indeks HTML. To może być HTML, PHP, ale my oczywiście no, PHP nie musimy używać, wystarczy nam HTML. I edytujmy to sobie i teraz no, też pytanie, cóż musimy tutaj napisać? Żeby się dowiedzieć, co musimy napisać, najlepiej sobie wrócić do katalogu, tam gdzie mamy zainstalowany nasz samolot
Ja to mam tutaj w Custom Aircraft i tu jest mój zainstalowany samolot E-Jet Family, czyli wszystkie Embraery. I tu mamy dokumentację. Tu mamy pliczek, właśnie Electronic Flight Bug Markdown. Edytujmy to sobie. No to jest Markdown, on mi się tu brzydko wyświetla, dlatego dam sobie tutaj formatowanie ładniejsze. I mamy taką instrukcję, dosyć niewielką. No ale raz, że właśnie opisują tutaj, dlaczego my sami musimy to wszystko skonfigurować, dlaczego oni nie dostarczają żadnych tutaj plików gotowych, oczywiście głównie ze względów tam legalności tego. Te wszystkie pliki są prawnie chronione. Kolejna sprawa to tutaj FlightGear nie otwiera PDF-ów, dlatego musimy wszelkie pliki podawać w PNG. Tutaj jest też informacja, że domyślnie był zahardkodowany ten localhost jako adres. W tej chwili rzeczywiście możemy to sobie już skonfigurować, więc ta dokumentacja nie do końca jest jeszcze aktualna chyba. I teraz co nas interesuje, to właśnie tutaj ten opis, ten protokół tego flight buga. I pierwsze to właśnie tak, serwer musi wspierać dwa typy wywołań, jest to listing i charts, czyli inaczej pliki. No i my tutaj musimy sobie najlepiej zrobić listing, co zrobi nam taką strukturę katalogów, więc skopiujmy to sobie i wrzućmy do naszego pliku. No i widzimy, że jest to struktura XML, dlatego tutaj też trzeba dać znacznik XML-owy najlepiej. Ja tu sobie wkleję taki znacznik, czyli tak mówimy, że jest to XML wersji 1.0 enkodowany UTF-8. Zapiszmy to sobie. Tu są komentarze, możemy je usunąć. Tu oczywiście mamy komentarz, że możemy dodawać wiele takich file i directory, czyli mamy pliki i katalogi, ale to jest komentarz, to też możemy sobie usunąć. Zobaczmy, co się teraz stanie we FlightGear. Jak to sobie odświeżymy. Aha, jeszcze nie działa, bo jeszcze musimy sobie wskazać katalog, jaki sobie tam podaliśmy w XAMPie, czyli FGFS i Electronic Flight Bug Slash. Daję tab, żeby tu kursor mi przeszedł z fokusa. Zobaczmy teraz, czy to zadziała. Niestety jeszcze nie chce działać. Jeżeli macie taką zawiechę, że właśnie tu są dziwne błędy, tak? Są błędy w ogóle z Custom Aircraft. Możliwe, że trzeba zrestartować symulator wtedy. Ale ja jeszcze wrócę do katalogu i tutaj w tym katalogu App Data Roaming FlightGear ORG u was w nazwie użytkownika. Pójdźmy sobie w export. I tutaj ten samolot stworzy ten pliczek. To jest ostatnio pobrany XML. Tu widzimy, że to jest ten nasz PHAB z Apache. Może dlatego ma problemy. Ja to usunę. Zobaczmy, czy coś pomoże. Jeszcze nie. Dobrze, myślę, że musimy zrestartować jednak symulator. Tu nie ma odśwież, niestety. Dobrze, dajmy reset. No, jestem zresetowany. Zobaczmy teraz. Zobaczmy też jeszcze, czy mamy dobrze tutaj zapamiętany nasz URL, tak? Aha, ja tu błądem. To nie flight B. Bug, ok. Dajmy teraz flightback. Strona nie istnieje. 404. Pójdźmy do XAMPa. htdocs fgfs. Electronic flight back. Dobra, B. Błąd w katalogu znowu. Dobra, dobrze napisałem, ale jednak ma być B, tak? Od bug, od torby. Odśwież. Tu mamy kółeczko. Odśwież i voilà. Jest w końcu nasza struktura katalogów. Tak to wygląda, że tu mamy jakby u góry napisany katalog, w którym jesteśmy. Jesteśmy teraz we FlightBug. Mamy domyślne ikonki Home, to nam zawsze ustawia katalog ten główny. Mamy też ulubione, w ulubionych jeszcze nic nie mam. I mamy nasze dwa tutaj, dwie pozycje, które sobie dodaliśmy. Pierwsza to jest plik, druga katalog. Na razie ten descriptive name, jaki tutaj w katalogu. I oczywiście to jeszcze nie działa, tak, bo nie podpięliśmy sobie nic pod to, tylko dodaliśmy samą strukturę. Także w pliku nic nie ma, katalog się wywala, bo też nie ma ścieżki. Próbuję otworzyć ten napis zamiast tam ścieżki. Dobrze, także wróćmy do naszego tutaj pliku i
Na przykład zmieńmy teraz nazwę pliku. Dajmy sobie, że będzie to na przykład lotnisko w Gdańsku. Tak, czyli zmieniamy nazwę do pliku. Zobaczmy, co się stanie tutaj. Odświeżmy. Tak, i voilà, zmienia nam się nazwa naszego pliku. Tylko dalej jeszcze właśnie nic nie otwiera. No bo teraz musimy podać też ścieżkę prawidłową do tego pliku. A ścieżka to już musi być nasz plik PNG, czyli obrazek. No i teraz musimy pobrać po prostu, dajmy na to, że ustawimy sobie jakąś mapę. Do tego celu musimy sobie właśnie jakąś mapę pobrać no, z internetu po prostu, bo map nie mamy. No żeby poszukać map, ja na przykład polecam tą stronę, żeby mieć mapy polskich lotnisk, chociażby. Tak, czyli mamy Polish Virtual Area Control Center. Stronę dla właśnie takiej wirtualnej kontroli ruchu lotniczego na sieci VATSIM. Jest też strona IWAO, gdzie Polska, gdzie też macie mapy i to będą chyba na te same mapy. Tu mamy charts, przycisk, tu mamy charts, znowu mapy i weźmy sobie Gdańsk tutaj. Weźmy sobie na przykład ILS na pas 29, taką mapę. Jest PDF z mapą, tu mamy dwie strony nawet z tabelką. Pobierzmy to sobie. I pobierzmy właśnie, niech będzie, że tutaj jeszcze w naszym właśnie htdocs fgfs efb jeszcze sobie damy nowy katalog. Damy sobie epgd. Tak, żeby było wiadomo, że tu chodzi o to lotnisko i tu mamy tak mapę dla tego lotniska. No i wracamy do naszego katalogu. I teraz mamy tu katalog epgd. I mamy nasz plik PDF z mapą i teraz ten plik musimy przekonwertować na obrazek. Jak to zrobić? Jest wiele programów, które konwertują, może nawet automatycznie, ale ja to zrobię ręcznie. Użyjemy do tego celu GIMPa. Jeżeli nie macie GIMPa, to sobie możecie wyszukać, zainstalować. Uruchamiamy GIMPa. To jest program po prostu do edycji grafiki rastrowej. I teraz przerzucamy sobie nasz PDF po prostu do GIMPa. Otwiera nam się nowe okienko, gdzie wybieramy sobie, jest kilka stron, tak, więc wybieramy, którą stronę chcemy importować. Weźmy sobie tylko mapę. Kolejna rzecz to rozdzielczość tego obrazka. Ja proponuję duże rozdzielczości. Zawsze raczej większe niż tutaj są podawane. Ja tak zauważyłem, że przy rozdzielczości 2048 pikseli, żeby ta najdłuższa krawędź obrazka miała właśnie 2048, jest wystarczające, daje jeszcze tabulator, żeby tu się ustawiło też prawidłowa proporcja. Tak i taka rozdzielczość jest wystarczająca. Jeżeli mamy jeszcze większe obrazki, to lepiej ustawić właśnie większe te rozdzielczości. Ja też stosuję potęgę dwójki, tak, czyli na przykład daję 1024, 2048 albo 4069. Dlatego, że we FlightGear taka mapa zostanie przekonwertowana na teksturę, a karty graficzne lubią tekstury w potędze dwójki. Chociaż może to już też fanaberia, bo te nowoczesne karty już może i też im tam obojętnie. Ale dobra, zaimportuj, dajemy. Mamy nasz pliczek, tylko teraz tak, FlightGear też tam wymaga, żeby ten pliczek był kwadratowy jednak. Jeżeli wczytamy go w takiej postaci jak teraz, to on będzie rozciągnięty niepotrzebnie, będzie brzydko wyglądał. Dlatego tu dajemy obraz i dajemy wymiary płótna. Tu nie mamy ósemki, nie wiem czemu. Zmieniamy na 2048 i tu też ustawiamy 2048, żeby była szerokość i wysokość identyczna. Tutaj jest kotwica, ja ją, taki łańcuch, ja jej nie zaznaczam, bo wtedy będzie trzymał proporcje, ale ja nie chcę, żeby trzymał proporcji, tylko żeby po prostu zrobił kwadrat, a obrazek w środku będzie niezmieniony. Dajemy jeszcze wyśrodkuj, żeby to było na środku ten obrazek. Tutaj wszystkie warstwy, tło białe. I zmień wymiary. No i mamy obrazek kwadratowy, a mapa jest na środku i jest niezmieniona. I jeszcze taka uwaga, jeżeli mapa jest, czy też obrazek, jaki wczytujemy, jest poziomy, a nie pionowy, tak jak teraz, nie? To jeszcze warto sobie ten obrazek obrócić, czyli dajemy narzędzia i tutaj narzędzia przekształcenia i mamy obrót i dajemy obrót o minus 90, czyli obracamy w lewo w ten sposób, ale to dla obrazków poziomych. Tutaj nie będziemy tego robić, wracamy na zero.
Tutaj jest to dobrze zorientowane. Teraz dajmy plik, wyeksportuj jako i zapiszmy to sobie jako PNG. Ja ten plik sobie zapiszę jako 29-ILS.png w naszym katalogu EPGD. Wyeksportuj. Tu mam jeszcze parę opcji, które możemy odznaczyć, bo one też będą zajmowały miejsce dla pliku. Rozdzielczości nie potrzebujemy, czasu chyba też nie. Może rozdzielczość sobie zostawię, zapisz, to niech będzie. Ale to wszystko wyłączamy, to są takie dodatkowe informacje o pliku, nie potrzebujemy ich. I obrazek został wyeksportowany. Jak zobaczymy w katalogu, jest nasz pliczek z naszą mapą. PDF-a już nie potrzebujemy, jeżeli nie chcemy dalej z niego wyciągać obrazków, więc go sobie usunę. No i teraz tutaj w naszym pliku podajemy ścieżkę do naszego obrazka. Z tym, że ścieżkę liczymy od tego pierwszego indeksu, jaki sobie tutaj zrobiliśmy, nie? Czyli w tym wypadku mamy tutaj katalog EPGD, więc piszemy PAF jako EPGD slash. Idziemy dalej i dalej już mamy nazwę naszego pliku. Już nie mamy żadnych katalogów, więc dajemy nazwę pliku 29-ILS.png. Jeżeli to były dalej katalogi, to podajemy dalej katalogi i dopiero na końcu nazwę pliku. W każdym bądź razie na końcu ma być tak plik PNG podany. Typ zostawiamy na PDF, co jest o tyle dziwne, ale tak po prostu zostawiamy. Zapiszmy to teraz. Idziemy do Flight Geara. Tutaj odśwież. Odświeżone, otwieramy mapę i voilà, jest mapa wczytana. No i tutaj można stwierdzić, że jest troszkę nieczytelnie, tak? Tutaj ledwo można co odczytać, dlatego tutaj mamy też zoom i poruszanie się tej mapy, tak? Lewo, znaczy góra, dół, prawo, lewo. No i jest też zoom, tak? Jak sobie przybliżymy, o, już można powiedzieć, że staje się to czytelne, można tutaj coś odczytać. No niestety minus jest taki, że nie możemy tutaj scrollować, żeby to przesunąć, znaczy zoomować. Jak i musimy tutaj się posługiwać tymi strzałkami, żeby przesuwać mapę. Dużo lepiej by było po prostu kliknąć myszką, trzymać myszką i tym ruszać, żeby to przesuwać. Niestety tak nie działa, a scroll nam robi jasność, ustawienie jasności dla tabletu, a nie zoomowanie. Także spoko, że jest jasność, ale jednak wolałbym tu mieć zooma, a jasność może jakimś pokrętłem, no nie wiem, czymś, jakąś opcją może. Ale najgorsze jest tutaj to przesuwanie mapy. Jeżeli chciałbym teraz zejść na sam dół tabelki, to ja się muszę sporo tutaj naklikać. Klikam, 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 klikam. Poza tym to kliknięcie reaguje tak może raz na sekundę, więc też nie za szybko to przesuwa. No i takie operowanie na tej mapie jest troszkę słabe, ale jest na to rozwiązanie inne. Wrócę sobie i otworzę jeszcze raz. Otwieramy sobie na pełną, tak, pełną mapę, żeby była widoczna i nie ruszamy tych przycisków, bo to nie ma sensu, bo możemy po prostu zrobić sobie o takiego zooma. No proszę i już jest wszystko czytelne. I to jest już super, tak? To już jest super, tu już wszystko widzę. Widzę w całości cały obrazek i nie jak z zoomie, że tylko część i później muszę przesuwać. Tu już widzimy całą tabelę, widzimy całe to podejście, profil podejścia. Wszystko jest czytelne. Rozdzielczość obrazka jest też na tyle czytelna, że wszystko widać, jest subcio. I zobaczmy sobie, co możemy zrobić teraz z katalogiem. Tak, mamy katalog, który jeszcze nam nie działa. Wróćmy do naszego pliczku i tu jak mamy ten katalog, oczywiście zmienimy jego nazwę. Ja sobie zmienię teraz może nazwę tak, że tu sobie nazwę to jako Gdańsk, czyli epgd-gdańsk. Bo na przykład możemy chcieć mieć na przykład w katalogu pogrupowane na przykład wszystkie mapy dla Gdańska. I tu już na przykład mam katalog epgd jako ścieżkę. No tylko pod tą ścieżką nie mamy innego pliku, który by obsługiwał nam widok jako listę katalogów i plików. Więc tu będzie po prostu wskazywało to na indeks HTML, który jeszcze nie istnieje i go sobie zaraz zrobimy. Ale też co ciekawe, tutaj nie musimy podawać nazwy indeks HTML, dlatego że w domyśle nasz serwer Apache on automatycznie
znajdzie ten plik indeks i go po prostu otworzy, więc nie musimy podawać indeks HTML, ale jeżeli chcemy, to sobie możemy podać, żeby tak dla jasności wiedzieć, że to otwiera indeks. Idziemy teraz do naszego katalogu. No i tutaj jesteśmy już w naszym katalogu Gdańsk, więc teraz zrobimy sobie nowy pliczek. Indeks HTML. TXT usuwamy. Tak, chcę taką nazwę rozszerzenia. I skopiujmy sobie cały ten listing. No i tutaj będziemy trzymali pliki dla Gdańska, więc tu na przykład będziemy trzymali pliki. Ja to sobie nazwę inaczej, to sobie nazwę, że to jest właśnie już 29, bo tak, ILS 29, tak, czyli ILS na pas 29 w EPGD jako mapa. I zobaczmy teraz, odświeżmy. Tak, mamy katalog EPGD Gdańsk, więc wiemy, że w tym katalogu znajdziemy mapy dla Gdańska. Tu mamy nazwę tego katalogu. I klikamy sobie na jakąś mapę, mamy mapę. Oczywiście to jest ta sama mapa, co ta, więc tutaj na razie powiedzmy bez różnicy, czy wejdziemy sobie tu, czy tu. Ale jak wrócimy do naszego pliku głównego, indeks, to z niego możemy plik wyrzucić, ten, bo go mamy na przykład w katalogu Gdańsk, więc wystarczy mieć tutaj katalog Gdańsk, wejdziemy sobie dalej w katalog Gdańsk i tu będziemy mieli na razie jeden plik z mapą. Oczywiście tych plików możemy tu sobie doklejać później ile chcemy, tworzyć kolejne, zmieniać sobie, tak, że to będzie, nie wiem, podejście WOR i tak dalej. I tu oczywiście plik z mapą musimy kolejny sobie wgrać, przekonwertować przed GIMP-em z PDF-a na PNG i tak dalej. Dobrze, otwierzmy to sobie i już mamy tutaj tylko Gdańsk, a tu mamy naszą mapę z Gdańskiem. Także tak to wygląda, tak to się robi, troszkę może jest pracochłonne, jest proste, ale jest pracochłonne, tak? Tutaj po prostu tworzymy sobie w tych plikach XML struktury katalogów i plików. Możemy te struktury zagnieżdżać tak bardzo jak chcemy. Bo tu na przykład w EPGD możemy sobie zrobić kolejny katalog. Wszystko zależy od tego, jak sami chcemy tutaj sobie te struktury potworzyć. I w każdym takim kolejnym katalogu tworzymy sobie indeks HTML, w którym to właśnie budujemy XML-a z strukturą właśnie katalogów i plików właśnie w danym katalogu, w którym się ten indeks HTML znajduje. Może brzmi zawile, ale to jest po prostu drzewo katalogów, tak jak w każdym systemie. No i ja już sobie przygotowałem tutaj większą strukturę tych katalogów. Zobaczmy tutaj teraz mój indeks. Tak, widzimy, że już mam tutaj cztery katalogi, które prowadzą do kolejnych tam katalogów w naszej strukturze. Tu mamy na przykład Embraer. I mamy teraz znowu indeks HTML, który zawiera te dwa katalogi. Embraer wersji 170 i 190. Więc mamy 170. Tutaj PDF-y są zbędne, ale jeszcze sobie zostawiłem. I tu mamy kolejny indeks, który zawiera już pliki. No i tak dalej, tak? Tu mamy tego. Tu mamy też kolejne lotniska. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, które już sobie zrobiliśmy. No jak teraz wrócimy sobie tutaj do FlightGeara, to widzimy tą całą strukturę, jeszcze sobie odświeżę, ok. Tak, i mamy te katalogi. Mamy Warszawę i tutaj mapki sobie zrobiłem do Warszawy. Mamy Wrocław, mapki dla Wrocławia. I są mapki. Mamy też mapę lotniska. Tutaj mamy właśnie ulubione jeszcze wam nie pokazywałem, ale na przykład jeżeli sobie wejdziemy w jakieś lotnisko, możemy sobie jakąś mapkę, jakiś plik, tu mamy gwiazdkę, możemy sobie zaznaczyć to gwiazdką, że jest ulubione. Jeżeli teraz wrócimy, po prostu wrócimy gdzieś do home'a, gdziekolwiek, tak, to wchodzimy na ulubione i tutaj już się znajduje to moja ulubiona mapa. Tutaj oczywiście, no ja to nazwałem tak, że nie nazwałem jakie to jest lotnisko, więc samo ILS 33 niewiele mówi w tej chwili. To może by trzeba było inaczej nazywać jednak. No bo ja uznałem, że jeżeli wchodzę do katalogu EPWR, no to wiem, że jestem w EPWR, więc nie ma sensu tutaj powtarzać, że jest to EPWR ILS 29, ale niestety dla ulubionych no wypadałoby jednak napisać kod ICAO lotniska, że jest to EPWR ILS 29. Wtedy w ulubionych byśmy tu wiedzieli, że to jest EPWR.
Więc niestety trochę taki mankament, że jednak trzeba pisać w miarę pełne nazwy. No i też jeżeli mamy coś w ulubionych, to możemy to sobie odznaczyć. Tutaj gwiazdkę oznaczamy i w ulubionych już nic nie ma. No i mamy ikonkę domku, wracamy do głównego katalogu, do Flightbaga. Ja sobie jeszcze zrobiłem taki tutaj katalog Embraer właśnie z tymi samolotami, co wam pokazywałem w XML-u. No i mamy na przykład samolot E-170. Tu sobie zrobiłem jakieś tam PDF-y, sobie też pobrałem z Wikipedii. No ale tu zobaczymy, że on ma orientację poziomą, ale to też nie problem, bo wystarczy kliknąć na ramkę gdziekolwiek, na ramkę tego tabletu i nam się obraca. I mamy teraz tak ładnie czytelnie orientację poziomą. Niestety tutaj orientacja nie jest pozioma i znowu jest w pionie, tak trzeba troszkę głową kręcić. I tu mamy kolejne właśnie na przykład przedwykres payload range, czyli załadunek, jak się ma obciążenie samolotu do jego zasięgu lotu i tak dalej. Tu jakieś tam wagi podane i views, czyli takie wymiary samolotu. Także można się bawić, można tu sobie pododawać przeróżne obrazki. Nie musi to być tylko mapa, można sobie dać właśnie performance, może też jakieś prędkości startowe do lądowań i tak dalej. I też mamy oczywiście mapki. Tak więc jest to bardzo fajny feature, niestety troszkę czasochłonny. Pamiętajmy też, żeby to działało, nasz tutaj serwer Apache musi działać, jeżeli mamy tutaj z localhosta pobieranie. Jeżeli wyłączę teraz Apache, damy odśwież, no to już widzimy, tak, jest długi loading i tak, ten sam błąd, co był na początku, tylko tak troszkę inny URL, ale ten sam błąd, że nie może tutaj pobrać z localhosta, więc też niestety za każdym razem musimy otwierać control panel i startować naszego tutaj Apache, żeby ten flight bug nam tutaj działał. Teraz damy odśwież i działa. Tak więc to tyle będzie w tym odcinku. Życzę tutaj przyjemnego używania flight buga w Embraerze. Dzięki za oglądanie, cześć wam!